Aga, tutaj ziewanko było przed chwilą, to chyba musiałaś bardzo wcześnie wstać dzisiaj. Nie, wiesz co, wczoraj prowadziłam koncert, więc to nie była ta noc, kiedy się najbardziej wyspałam, mimo że wróciłam grzecznie do hotelu i próbowałam, ale to jednak jest taka adrenalina i takie emocje, że tak trudno się wyciszyć. To suchym żartem cię skomplementuję, że poszło ci koncertowo. O, dziękuję. I było naprawdę sympatycznie, obserwowaliśmy to z Opery Leśnej, a już od wiosny będziemy obserwować Mam Talent, kolejny sezon. Zgadza Czy się. Dla ciebie to była naturalna decyzja, żeby zgodzić się na znowu Mam Talent? Wiesz co, myślę, że to jest program, który ma tak duży sukces, odniósł tak duży sukces, tak dobrze się ogląda, a ta ostatnia edycja obejrzała się naprawdę znakomicie, że no nie rzuca się takich programów. Nie, to jest bardzo fajny program. Ja mam bardzo dużą przyjemność, czerpię ze współpracy z Jankiem. A to są takie miłe chwile, wiesz, to umówmy się, to też nie zabiera mi nie wiadomo jak dużo czasu, bo to jest parę dni castingowych, później tak naprawdę 5 live'ów mniej więcej i koniec. A dobrze pamiętam, że w tamtej edycji musiała się zadziać magia telewizji, bo chyba byłaś chora, a trzeba było nagrać odcinki? Ja byłam, tak, miałam COVID, nie mogłam być na dwóch castingach chyba, zgadza się. Ale moi COVIDzowie, ci, którzy oczywiście nie wiedzieli, to akurat sobie... na tych castingach nas niewiele widać stamtąd, więc to się dało zmontować spokojnie. Zapytam o Janka, bo cudowną energię daliście temu programowi. Nowy duet to zawsze nowa energia, ale ta akurat moim zdaniem się sprawdziła. Czego ty się od niego nauczyłaś? Janek debiutował, ale Janek ma... dużo się można od niego nauczyć. On jest, wiesz co, przede wszystkim on nie potrafi tak bardzo dobrze rozmiękczać. Jak ja się za bardzo na coś nakręcam, jak ja się denerwuję, to Janek jest tym, który mi tłumaczy, uspokaja, okay, który jakoś ma dużo cierpliwości do mnie. To działa, to działa, to działa. Potrafi pokazać mi trochę inną perspektywę na coś. Więc tak, to się udawało wiele razy, że jakoś kojąco wpływał na moje nerwy. Dobrze, a powiedz mi, czy Trójkąt będzie miał jeszcze kontynuację, bo to jest inna rzecz, która zawsze zajmowała też twój czas, projekt internetowy, wywiady ze znanymi ludźmi ze świata show biznesu. Spojrzałam w oczy mojego menadżera, słuchaj, jak znajdzie sponsorów. Ale to jest oczywiście trochę tak z YouTube'em, że czasami chcemy coś robić, robimy super rzeczy, a to algorytmy są takie, że na przykład może się okazać, że coś jest po prostu średnio opłacalne. Zdarzyłyście się z takim problemem z Gabi? Nie, z tym problemem się nie zdarzyłyśmy, miałyśmy naprawdę dobrego partnera. I teraz też prowadzimy rozmowy, więc żartuję, zobaczymy jak będzie dalej. Zdarzyłyśmy się z czymś innym. Wiesz, że trochę obcim na YouTube zasięgi, to widać, jest bardzo dużo kontentu i przebić się w tym tłumie jest coraz trudniej. Jak zaczynałyśmy, to te zasięgi rzeczywiście były zupełnie inne. To jak zrobiłyśmy 100 tysięcy przy jakiejś rozmowie, to kręciłyśmy nosem, noskami kręciłyśmy. A teraz jak mamy 100 tysięcy, to duża wdzięczność. To jest duża wdzięczność. W niebo. I ta widownia rzeczywiście się zmieniła. Trudniej dotrzeć trochę. Łatwiej zginąć w tłumie niestety. Mhm. A którego odcinka żałujesz najbardziej? Bo faktycznie wiele odcinków miało super liczby. Potem to różnie bywa, jak to właśnie w internecie bywa. Ale czy był taki gość bliski twojemu sercu, którego myślisz sobie, jak patrzę na tą liczbę, kurczę, zasługiwaliśmy na więcej? Jest absolutnie taka jedna rozmowa z panią Wandą Traczek-Stawską, uczestniczką Powstania Warszawskiego. Bardzo poruszająca, wzruszająca, bardzo wartościowa rozmowa i ona chyba ma ze wszystkich najmniej odsłon, wiesz? I to jest, mamy to samo akurat to jest... na magazynie Viva, więc absolutnie rozumiem. Piękny człowiek, piękna tak, historia tak. I jak ktoś teraz ma jeszcze możliwość, bo na szczęście te materiały ciągle są, to zdecydowanie warto. Agnieszka, widzimy się tutaj. Powiedz mi, czy wywiady z dziennikarzami to jest taka twoja część pracy, którą może lubisz w jakiś taki najmniej sposób? Nie, wiesz co, bo ja sobie ją tak dawkuję, prawda? Że tak, że ponieważ nie robię tego za często, bardzo świadomie, żeby jakoś nie zalewać się sobą i nie przytłaczać ludzi i się nie narzucać. Jakoś szczerze mówiąc, wolę pozostawiać jakieś takie uczucie niedosytu niż przesytu, że bardzo chętnie się z wami spotykam i rozmawiam, absolutnie. To uczucie niedosytu i granie na własnych zasadach prezentujesz w swoich mediach społecznościowych. Mówię tutaj o życiu prywatnym, którego faktycznie pokazujesz zdecydowanie niewiele, ale w ostatnim czasie robiły to za ciebie portale. Czy ty, jak widzisz zdjęcia podpisane Tajemniczy Mężczyzna, Nowa Miłość Agnieszki, to jesteś po prostu wkurzona? Wiesz co, trochę jestem wkurzona, dlatego że robię to bardzo świadomie i robię też to dlatego, że ja wyciągnęłam jakieś wnioski z tego, co się w moim życiu stało i nie bez powodu nie wpuszczam na tych już tak głęboko. Bo jak później musisz przeżywać się najtrudniejsze momenty swojego życia publicznie i nie możesz powiedzieć stop, bo wpuściłam wcześniej te media,
to ja postanowiłam tego błędu po prostu nie powtarzać. Więc tak, tak, irytuje mnie, jak ktoś wchodzi, jak ktoś ujawnia dane wrażliwe tak naprawdę osób prywatnych. I nie, i tu stawiam granicę, absolutnie. Też byliście zdecydowanie w sytuacji prywatnej, ale czy stawianie granic oznacza po prostu nie komentuję i nic z tym nie robię, czy jednak będziesz coś z tym robić nie, dalej? Nie, wiesz co, stawianie granic... Wiesz, że jest kilka dróg. Jest kilka dróg, nie wiem, czy chcę na to poświęcać aż tyle czasu i tyle nerwów. Na pewno, jeżeli zostanie przekroczona jakaś granica, którą postawiłam, i zostanie przekroczona bardzo wyraźnie, to pójdę pewnie dalej, ale nie, ja po prostu nie, wiesz co, nie chcę, nie informuję, nie chcę, żeby media wiedziały, co się tak naprawdę dzieje w moim życiu. Kupmy się na rzeczach dobrych. Gdzie jedziesz, co robisz, jak tylko wyjedziesz z Sopotu, czy to będzie kierunek mazurski? Oczywiście. To już jest taki twój w sumie pierwszy dom? Tak, to jest pierwszy dom. To jest pierwszy dom. Tam są moje zwierzęta, tam jest głównie moje życie. Chyba Warszawa to jest przede wszystkim praca. I po to przyjeżdżam do Warszawy, też żeby spotkać się ze znajomymi, trochę przypomnę sobie, jak wygląda miasto i życie w mieście. Centrum handlowe. O Jezu, strasznie dawno nie byłam w centrum handlowym. Nie polecam też, ale wiesz, to jest takie egzotyczne, jak się długo nie było. Przez internet w moim przypadku, słuchaj, wychodzą znakomicie. Ale tak, z Mazury, tak, więc chyba do Warszawy przyjadę we wrześniu najwcześniej. Więc bardzo nam miło, że odwiedziłaś też Sopot, ale w Mam Talent widzimy się dopiero wiosną, będziemy śledzić. Dziękuję ci pięknie. Dzięki.